Kowary są położone w dolinie rzeki Jedlicy, pomiędzy dwoma pasmami górskimi, Karkonoszami i Rudawami Janowickimi. Najważniejszymi walorami okolicy są góry i lasy. Na mapie atrakcji turystycznych miasto widnieje dopiero od 2000 roku, kiedy to otwarto dla zwiedzających sztolnie przy Jeleniej Strudze. W ciągu kilku lat lista miejsc godnych odwiedzenia znacznie się powiększyła. Wraz z Domem Tradycji Stowarzyszenia Miłośników Kowar, Salą Tradycji w Ratuszu, słynnym już na cały kraj Parkiem Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, kolejną sztolnią w dawnym Inhalatorium Radonowym, Muzeum Sentymentów za PRL-em, wystawą narzędzi tortur na Wojkowie. W końcu na terenie miasta pojawiło się kilka zakładów gastronomicznych. Całkiem niedawno pocztą pantoflową wyszła na jaw informacja, że ma powstać browar, a właściwie dwa. Po zasięgnięciu informacji u źródła okazuje się, że to prawda. Dwóch znanych kowarskich przedsiębiorców, panowie Maciej Michela oraz Paweł Koczewski, wpadli niemal równocześnie na ten sam pomysł otworzenia restauracji, w którym docelowo ważyć się będzie piwo. Pierwszy projekt ma już swoją nazwę – Kowarski Browar Urania. Drugie przedsięwzięcie jeszcze się jej nie doczekało. Okazuje się, że tradycje ważenia piwa w Kowarach mają bardzo długą tradycję, choć obecnie mało znaną. Co więcej, historia browarnictwa w Kowarach sięga aż do średniowiecza. W pierwszym dokumencie z 6 października 1355 roku, wydanym w Świdnicy, a spisanym w Lubawce, wspomniano Kowary, a dokładnie Smedeberg. Bolko II Mały i jego żona Agnieszka poruszyli sprawę zależności osady nad Jedlicą od Jeleniej Góry. Chodziło o to, żeby górnicy i kowale podporządkowali się prawu mili i nie sprzedawali rudy oraz wyrobów kowalskich bez udziału Jeleniogórza. Chcieli respektowania wcześniej wydanego dokumentu z 3 czerwca 1348 roku. Na wyraźną prośbę mieszczan zabraniano w nim w obrębie jeleniogórskim wytwarzania sukna, handlowania solą i słodem oraz prowadzenia karczm pod groźbą kary pieniężnej. Ten dokument po raz pierwszy w naszej najbliższej okolicy dotyczy piwa. Wspomniany dokument może sugerować, że w okolicy działała nielegalna karczma. Czy była ona w Kowarach? Czy sprzedawano tu niezgodnie z prawem piwo? Niestety, na pewno tego nie wiemy. Jednak problem nielegalnej sprzedaży złotego trunku powracał kilkakrotnie. Jeleniogórzanie 17 lutego 1408 roku poskarżyli się czeskiemu królowi Wacławowi IV na kowarzan handlujących piwem, co było ich zdaniem naruszeniem przywileju z 1348 roku. Konflikt nasilał się. Kowarzanie nie chcieli respektować prawnego monopolu na piwo przez Jelenią Górę. W końcu kolejny właściciel z rycerskiego rodu Szawgoczów, Hanus I, doprowadził do ugody w 1454 roku. W pierwszych czterech punktach aż trzy poruszały sprawy piwne. Po wsze czasy ustanie przywóz czeskiego piwa. Żaden mieszkaniec Kowar, czy to karczmarz, czy mistrz kuźniczy, czy ktokolwiek inny, nie będzie miał prawa kupowania lub wyszynku piwa z Czech. Poza wójtem w Kowarach nikt nie ma prawa do ważenia piwa. Wójt nie może jednak sporządzać więcej niż 18 odwarów rocznie, po połowie z jęczmienia i pszenicy, a piwo to może być sprzedawane wyłącznie w należącej do niego karczmie średniej. Sprzedaż piwa na beczki jest zakazana. Także wójtowi. Mieszkaniec Kowar, który kupuje piwo w Jeleniej Górze, nie będzie płacił podatku słodowego wyższego niż 6 halerzy od antałka. Powinien również mieć pierwszeństwo w zakupie słodu. Każdy kowarzanin może kupować w Jeleniej Górze piwo u dowolnego sprzedawcy, próbować je, a także decydować o odszpuntowaniu górnej beczki i wyciągnięcia szpuntu z dolnej beczki, które piwo ma być nalane. Porozumienie kończy okres, który śmiało można nazwać wojną piwną. Ostatnim działaniem prawnym zezwalającym na ważenie piwa w Kowarach był akt nadania praw miejskich 4 listopada 1513 roku przez króla Czech Władysława Jagiellończyka. W tym dokumencie można przeczytać, że mieszkańcy Nowego Miasta mogą korzystać ze wszelkich łask, wolności i wykonywać rękodzielnictwo, zakładać słodownie i ważelnie piwa. Kto najbardziej oponował przeciwko nadaniu praw miejskich? Oczywiście Jelenia Góra. W tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego to było takie ważne? Odpowiedź związana jest z pieniędzmi. Browarnictwo było bardzo ważnym źródłem dochodów w średniowieczu. Złocisty napój w średniowieczu nie był złocisty. Dzisiejsze podniebienia piwoszy miałyby trudności z przełknięciem tej cieczy. Piwo było mętne, pełne pływających pozostałości po słodzie, ponieważ nie było filtrowane. Nie miało przysłowiowej piwnej goryczki, gdyż nie używano jeszcze chmielu.
Niemniej jednak było bardzo chętnie pite przez wszystkich, zarówno przez szlachetnie urodzonych, jak i biedne pospólstwo. Znaczy to, że było tanim, ogólnodostępnym napojem. Dodatkowo trunek piły też kobiety i dzieci. Choć może to dziś szokować, piwo było zdrowsze od wody. Szczególnie w dużych miastach jak Wrocław czy Praga, nie posiadających kanalizacji, nieczystości, zwłaszcza organiczne, były wydalane do rzeki. Picie takiej nieprzygotowanej wody prowadziło do poważnych kłopotów zdrowotnych. Tymczasem niewielka ilość alkoholu w piwie zabijała większość szkodliwych bakterii. Pierwsze browary zakładano przy klasztorach. Świeccy książęta piastowscy zauważyli w tym dobry interes dla własnych dochodów i szybko pozwolili na ważenie piwa w swoich rozdrobnionych księstwach. Najstarszy taki przywilej pochodzi z 1209 roku z Lwówka Śląskiego z czasów Henryka Brodatego. Jest to najwcześniej datowana wzmianka o prawie do ważenia piwa na ziemiach polskich. Z innych ciekawostek z tym związanych należy wspomnieć Leszka Białego, który przysiągł papieżowi, że weźmie udział w wyprawie krzyżowej. Potem jednak zrezygnował przez piwo. W kronice zachował się zapis: w Palestynie piwa nie ma i żyć przeto tam nie można. Miał powiedzieć książę i na krucjatę nie pojechał za papieskim przyzwoleniem. Kamieniem milowym w produkcji napitku był pilzneński wynalazek Józefa Grola z 1842. Używając tzw. dolnej fermentacji, wyprodukował on piwo, które na całym świecie znane jest jako lager. Napój nabrał złotej barwy i przeźroczystości. W Polsce nosi nazwę Jasne Pełne. W tym samym czasie w Karkonoszach rozwijał się mocno ruch turystyczny i wymusił zorganizowanie noclegów oraz gastronomii. Kowary w XIX wieku stały się popularną bazą dla turystów, a sztandarowym produktem lokalnym był zjazd saniami rogatymi z Przełęczy Okraj. Ciekawe, że śniegu było tak dużo, że zjazd kończył się w gospodzie pod Złotą Gwiazdą, czyli przy samym kościele parafialnym w sercu miasta. Latem, po pieszej wędrówce, w Karkonosze czy Rudawy Janowickie, strudzony wędrowiec musiał coś zjeść i wypić. Dziś trudno uwierzyć, ile hoteli, restauracji, gospód było w Kowarach. Możemy je obejrzeć na licznych fotografiach i pocztówkach w Domu Tradycji Stowarzyszenia Miłośników Kowar oraz w filii Biblioteki Miejskiej na Wojkowie, gdzie w 2021 roku otwarto Centrum Wiedzy o Browarnictwie w ramach europejskiego projektu Odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich. W księdze adresowej z 1878 roku możemy przeczytać, że w mieście działał jeden browar. Wiemy, że na początku XX wieku działały już dwa. Pierwszy, nazwany miejskim, należał do Engelharta i znajdował się w miejscu, w którym później przez wiele lat działała pijalnia piwa Cyrulik. Browar był otwarty do lat 60., a zburzono go w latach 70., odkrywając skarb w postaci złotych i srebrnych monet. Ostatnim śladem po nim jest dawny budynek biurowy, znajdujący się przy ulicy Wareńskiego 8. Drugi znajdował się w Krzaczynie, dzielnicy Kowar, przy ulicy Karpackiej 1. W budynku mieściła się restauracja z własnym browarem. Po II wojnie światowej budynek zamieniono na świetlicę, a w latach 70. na budynek mieszkalny. Dobrze prosperujące turystyczne miasteczko po II wojnie światowej zamieniło się na zamknięte przemysłowe miasto górnicze z bardzo ograniczonym dostępem z powodu wydobycia rud uranu. Miasto gwałtownie rozrastało się. Potrzeba znalezienia dużej liczby izb mieszkalnych spowodowała zmianę starych poniemieckich gospód i hoteli na mieszkania robotnicze. Zmieniły się też preferencje w piciu. Nowi mieszkańcy wybierali mocniejsze alkohole, co spowodowane było również permanentnymi problemami w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły spożywcze, w tym również piwo. Ta sytuacja zmieniła się dopiero po transformacji gospodarczej na początku lat 90. Jak przysłowiowe grzyby po deszczu, powstawały pijalnie piwa. Zaczynając od Podgórza, można było zorganizować sobie wycieczkę po tych zakładach gastronomicznych i zwiedzić przy okazji całe Kowary. Aby nikogo nie wyróżniać, lista została ułożona alfabetycznie. Ameryka, Antałek, Bajbus, Cicha, Cyrolik, Filutek, Jędrek, Klub Dywany, Krokus, Kuźnica, Max, Maleńka, Mesa, Mikro, Niespodzianka, Piast, Pod Lipami, Pól, Przedwiośnie, Przywodzie, Pap, Syfon, Pap, Rudy Kot, Scarlet, Smakosz, Stop, U Arciucha, U Darka, U Jakuba, U Komina, U Marka, U Pęcika, U Sekretarza, U Wajdy, Walker, Źródełko, popularnie U Wrony i Źródełko. Z pewnością było jeszcze kilka miejsc, w których można było się napić piwa, lecz niestety pamięć autora tak głęboko nie sięga. Żywot większości lokali nie był zbyt długi. Do piwa można najczęściej było zamówić drugie piwo. Rzadko w ofercie było coś do zjedzenia. Takie były czasy i wymagania klienta. Pod względem ilości spożycia piwo jest trzecim najpopularniejszym napojem na świecie po wodzie i herbacie.
Złoty trunek nadal pozostaje bardzo popularnym napitkiem w Polsce. Konsumpcja rośnie stale i mozolnie doganiamy czołówkę. Z ostatnich danych wynika, że przeciętnie na statystycznego Polaka wypada 99 litrów piwa na rok, co daje nam zaszczytne 5. miejsce na świecie. Do drugiego miejsca brakuje nam zaledwie 8 litrów. Tyle trzeba, żeby dorównać Niemcom. Od wielu, wielu lat pierwsze miejsce zajmują niedoścignieni Czesi ze 168 litrami piwa na statystyczną głowę i nie wydaje się, żeby była możliwa ich detronizacja. Obecnie najbliższy browar, w którym możemy się napić lokalnego piwa, znajduje się 7 km od Kowar w Karpaczu, w restauracji Sowituch, założony przez kowarzan. Dziś jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy mogli się napić kowarskiego piwa. Piwosze czekają z niecierpliwością na tę chwilę, gdy pochwalimy się swoim własnym kowarskim browarem lub browarami.